Cześć, dawno nie było filmu z keto nowościami, dlatego dzisiaj zapraszam Was na kilka keto słodkości, nowości, które znajdziecie w Lidlu, jak i w Biedronce. Moi drodzy, mam dla Was kilka nowości, tylko disclaimer na początek. Pierwsza sprawa. Oczywiście, że keto słodycze to nie jest coś, na czym powinniśmy bazować naszą dietę, ale jeżeli masz ochotę czasem na coś słodkiego, a nie chcesz wypadać z ketozy albo nie chcesz jeść wysokowęglowodanowych produktów z dużą ilością cukru, to warto mieć pod ręką tego typu produkty albo wiedzieć, gdzie je znaleźć. Dlatego to są produkty nie pełne, jakby pełne wartości odżywczych, które należy mieć w swojej diecie, tylko takie, które warto znać, jeżeli po prostu mamy ochotę na coś słodkiego, więc to jest ważna informacja. Druga sprawa jest taka, że ogólnie te produkty są dostępne w Lidlach i Biedronkach, ale jednak nie w każdym sklepie to znajdziecie. Ja wreszcie znalazłam Lidla, w którym były te batony, których szukałam, a w Biedronce jeszcze w mojej okolicy ich nie znalazłam. Więc to też wszystko zależy, więc się nie frustrujcie, że Wam powiedziałam o czymś, czego nie macie. Zaczniemy sobie od firmy Nix. Ja już o firmie Nix mówiłam Wam na kanale. One były przez jakiś czas w sklepie online dostępne, natomiast później jakby były wycofane i nie było dostępu do Nixa w Polsce, takiego ogólnego, a teraz możemy Nixa kupić. Batony mamy dwa, to jest Peanuts and Fudge, czyli taki właśnie fajny orzechowy baton i kokonat. Kokonat, nie ukrywam, jest moim ulubionym i smakuje jak Bounty. Naprawdę smakuje jak Bounty. To nie są batony może z idealnym składem. To, co jest ich plusem i minusem, dla mnie one są bardzo słodkie. To znaczy, że ja nie jestem w stanie zjeść więcej niż jednego, to na pewno, a nawet nie zawsze jednego tego batona, bo są naprawdę słodkie. Ale węglowodanów mają mało, są naprawdę bardzo smaczne i ten skład nie jest najgorszy. Jak zobaczymy sobie na Nixa właśnie kokonat, tylko muszę odwrócić, bo tutaj mamy skład do góry nogami. Baton kokosowy w mlecznej czekoladzie, substancje słodzące. Najwięcej jest kokosa, 32%. Słodzony jest erytrolem, do tego masło kakaowe, sporo różnych błonników, bo łącznie błonnika na 100 gramów to jest 26 gramów, natomiast ten baton ma 40 gramów. I jeżeli chodzi o węglowodany, to mamy 28 gramów, w tym cukry 7,1, poliole 20. Tak naprawdę w takiej sytuacji, jak ten skład jest taki dziwny Wam się wydaje, bo to się wszystko nie sumuje, bo nie mamy tutaj węglowodany brutto netto, tylko mamy węglowodany 28, cukry 7,1, poliole 20, to po prostu odejmijcie sobie te poliole, których nie wliczamy do puli węglowodanów i wtedy mamy 28 minus poliole 20, to są węglowodany netto, czyli w 100 gramach 8 gramów, a że mamy 40 gramów na baton, więc to jest, wychodzi jakieś około 3 gramów węglowodanów netto w batonie. Podobnie, nie identycznie, ale podobnie przedstawia się sytuacja z tym różowym Nixem, także bardzo Wam je polecam. Nix ma jeszcze dostępne lody. To są legalne keto lody, które spokojnie możecie sobie właśnie jeść, szczególnie teraz w okresie letnim. Ja znalazłam dwa smaki. Lody waniliowe z płatkami z białej czekolady i polewą truskawkową, czyli strawberry white chocolate. I lody karmelowe z 11% solonym sosem karmelowym, czyli sea salt caramel. Konsystencje mają super. Są według mnie bardzo smaczne. Mi smakuje bardziej karmel. Truskawka jest taka, taki trochę mam wrażenie posmak sztuczny, ale karmel jest w ogóle super ekstra. I tutaj również co znajdziemy? Koncentrat mleka odtłuszczonego, wypełniająca polidekstroza, słodząca substancja ksylitol i erytrol. Znowu, te lody też są mega słodkie. Pamiętajcie też o tym, że Nix ma wszystkie produkty oparte na mleku krowim, więc jeżeli ktoś ma problem z mlekiem krowim, no to może to być minus dla niego tych produktów. Natomiast bardzo polecam, jeżeli chodzi o ceny, to pewnie to trochę zależy, gdzie kupujecie, ale jeśli dobrze pamiętam, to takie opakowanie, tu jest 473 ml, kosztuje około 20 zł, więc to też jakby, no może nie jest tanie, ale nie jest jakoś super drogo, a naprawdę to nie, jakby nie da się według mnie zjeść tego na raz, tylko spokojnie
tam będziecie mieć na 5 porcji, to myślę, że na spokojnie Wam wystarczy takie 100 ml na jedną porcję i to będzie sporo. Jeżeli chodzi o batony, to, to też jest koszt chyba 4 czy 5 zł, także nie ma tragedii finansowej. Natomiast przejdźmy sobie jeszcze nawet do tańszych opcji, które wzięłam na spróbowanie. Mamy tutaj batona Go On Keto. Ja nie wiem, od kiedy on jest w Lidlu, ale znalazłam go i byłam w szoku, bo marka dla mnie zupełnie nieznana. Jest napisane low carb, no added sugar, peanut butter, czyli znowu, jeżeli ktoś lubi orzechy, masło orzechowe, to będzie super opcja i naprawdę jest bardzo smaczny. On nie jest w żadnej polewie, w przeciwieństwie do niksów. Mamy tutaj w 65% orzeszki ziemne, fruktooligosacharydy, nasiona szałwi hiszpańskiej 2% i tylko emulgator z lecytyny i sól morska, więc naprawdę krótki skład. Tutaj nie znajdziecie żadnych produktów mlecznych, więc dla osób, które mają jakieś alergie, to będzie to dobra sprawa. I teraz w jednej porcji, bo ten baton to jest 50 gramów, mamy węglowodanów 5,5 grama, w tym cukrów 3,7. Także no, to możemy przyjąć, że to jest w jednym batonie znowu około 4, max 5 gramów węglowodanów, więc niedużo, a jest bardzo smaczny. I próbowaliśmy też ciastka. Tylko ciastka Wam nie pokażę. Ciastko możecie zobaczyć tutaj na tym zdjęciu, bo ostatnio byliśmy z dzieciakami na całodniowej wycieczce w Krakowie i zjedliśmy wszystkie te keto ciastka. Firmy Frank and Oli, keto kokos i orzech nerkowca, miękkie ciasteczko. Skład bardzo dobry. I to ciastko naprawdę było pyszne. Mi przypomina smak ciastek z Biketo. No ale jest ogólnie dostępny w sklepach i też dość atrakcyjny cenowo, bo to też jest naprawdę parę złotych. Także jeżeli macie gdzieś w pobliżu Lidla dobrze zaopatrzonego czy Biedronkę, polecam Wam wypróbować te nowości. Tak jak mówię, nie traktujmy tego jako podstawy naszej diety, ale jeśli ktoś ma to ochotę, albo jeśli ktoś na przykład ma PMS, mi właśnie zaczął się okres, to nie są łatwe dni zawsze dla kobiety, więc czasem takie wsparcie jest pomocne, a przy okazji nie wywala nas z keto. Moi drodzy, zastanawiam się nad tym, bo już dużo czasu minęło, żeby pokazać Wam trochę innych fajnych produktów, trochę innych keto nowości, a może taki koszyk, co warto kupić w markecie i jak z tego sobie skomponować posiłki na cały dzień, czy może cały tydzień. Jeżeli takimi materiałami bylibyście zainteresowani, to dajcie znać w komentarzach. Napiszcie też, z jakich marketów korzystacie, bo już była Biedronka, był Lidl. Możemy to powtórzyć, bo wiele osób korzysta z tych marketów i tam naprawdę można znaleźć sporo dobrych produktów. No ja głównie zaopatruję się w innych sklepach, ale to nie są sieciówki, także też dajcie znać właśnie, czy takie materiały Was interesują, gdzie robicie zakupy, czego potrzebujecie, czy takie zestawienia keto produktów, keto nowości są dla Was przydatne. Jeżeli tak, to być może wrócimy do takich serii. A ja pozdrawiam Was ciepło i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!